Halo, 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 witamy serdecznie. Z tej strony Riposter. Ze mną komentować będzie halo. Witam. Giorgio. A widzę, że testuję overlay dodatkowy, ale niestety widzę, że nie mam ponumerowanych kierowców, więc to będzie bez sensu. A patrzcie, Chrisa Doxa mi pokazywało. A proszę, to jest No może ciekawe. to, czy będzie ciekawsze jest to, że może publisza telemetry tutaj. A No niektórzy nie właśnie, mają niektórzy chyba tutaj. mają publiczną telemetrię, a niektórzy A niektórzy nie. mają prywatną. No i tu zaczyna się problem, bo trzeba zmobilizować wszystkich, żeby A zawołali nie do końca, bo publiczną. na przykład pokazywało mi Chrisa Doxa na Już trzecim jest, miejscu. ciekawie, kraj się rozwalił, że się bawisz. O, Że dobra, co jedno. wróciliśmy. Karulak siedzi na kanale i widzicie, co się dzieje. Dobra, wrócił stream. Sorry, były duże problemy jakieś dziwne, nie wiem skąd wynikające. Prawdopodobnie zacząłem nagrywać replaye i mi kurde zwiesiło wszystko. Także zabawa trwa w najlepsze. No, a zabawa również dla Kawuloka, Bilego i Krajesia, którzy skończyli już udział swój w kwalifikacjach, tylko dlatego, że są ogórami najwidoczniej. No, kraje skończyły już, a Billy Kawulok na prostej, bo Ale oni jednak nie ledwo co powinni. wyjechali z boksów w ogóle, nie? No właśnie, zastanawia mnie to, jak oni to zrobili, bo prawdopodobnie zakładam, że to jest bug, ale zawiadam to wszystko, żeby Przejedźmy z wysłać. Arkiem okrążenie szybkie. No cóż, No i o Boże. chodzi o ciekawsze rzeczy, to Williams wyspinował w drugim sektorze i Ferrari. Tak, tam Ferrari też drugi sektor. Teraz go 254, wymijają. można go nazwać tak zwanym kodem Steamem, jak nazywaliśmy to kolegę. Tutaj Mikołaj Bok to właśnie to jest. Wracajmy do No, Arka, bok bo to. Arek zwykle I czasem jest. Wentu wycofał się z sesji. To na oróż! Czyli prawdopodobnie wypadek. Tak, Tak, właśnie skończył w bandzie, tak jak kajeś. minęliśmy właśnie go razem z Chrisem Doxem. No to już mamy dwie osoby, które sobie siebie wyeliminowały. Dwie Który przez prawdopodobnie błąd gry. Tak więc, no, Liga No, C bawi się w najlepsze. póki co bardzo dobrze to wygląda. O, tam jeszcze wyjechał szeroko Ferrari. Mi Becciak O, i ogarnął tak, się. właśnie, widzimy Ferrari jedno z bokiem tam stoi. Becciak trochę McLaren trochę wcześniej, ale tutaj będzie. O Będzie Boże, tu wyspiewać w co ogóle jest jego. napisane jest cały czas Przypuści. Grand Prix Chin. Grand Prix Belgii. Po prostu to był tak dobry to, że. No. Ale było co oglądać. Taki właśnie mamy nieogar dzisiaj. Czy to ja? No i dobra, zobaczmy. Bus stop. Jak zwykle hejtuje padziarzy, czyli żadna nowość się nie zmieni, nic się nie zmieniło na No i czacie przez Arek tydzień. 1.44 964. Dobrze mówię, że do naciarka. Przejedźmy może te ostatnie zakręty z Erkowem jeszcze. On na pewno będzie chciał się pokazać z dobrej strony. W końcu jest tu adminem. Bus stop. Ostatni zakręt, bardzo ciężki. Łatwo tutaj przesadzić z gazem. No, ale będzie Zresztą powolny czas. Finak już pokazał troszeczkę swoich umiejętności, to jest bardzo 46. dobry wyścig. 46,8 niestety, to jest słaby czas. Gusby zjeżdża. Szapę z A anulowanym Black Swordman czasem. może? Tak, on będzie kończył. Oj, to nie Wow, będzie jakieś wybitne właśnie o tym okrążenie. mówię, że triki. Ale dalej lepszy niż Rkowa, Uwaj, to więc. kibicuje Jajkowi. Chopin anulowany Teraz czas zobaczymy się. okrążenia. Jeszcze Pitcher. nie wiem, czasy O, lekkie były. Pitcher pokazuje mi fioletowy sektor drugi, ale no. Nie wiem, Ale czy tak jak temu się rządzi wierzyć. swoimi prawami. W ogóle, jeśli ktoś jest za głośno, to dajcie znać, oczywiście. Zachęcamy do Szczerze, jeżeli interakcji. chodzi o pierwsze lapy, to nie patrzy się raczej na sektory, bo to Tak, po tak, prostu tak, tak. zawsze się każemy tam na fioletowe. No i zobaczmy, bus stop, ależ tam przyhamował. Ogółem, no najdłuższy tor w całym kalendarzu, także tutaj nie ma czasu na zwlekanie z robieniem kółek. Pitcher No skakuje na i piąte Pitcher, miejsce. piąta pozycja. Chopin anulowany czas, tak I jak mówiłem. Berl na wyjazdowym spinuje w Eurus. Mikołaj Bokto jedzie teraz szybkie. Chyba szybkie. Ale ten to jest ciekawy pod wieloma względami, wiele emocji. No tak. Negatywnych, pozytywnych.
No, przede wszystkim podoba mi się, znaczy już w rzeczywistości charakterystyka tego toru, że to jest no, górzyste miejsce, no i bardzo długa pętla, przez co warunki w każdym miejscu mogą być trochę inne. No, jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze wydarzenia, to nie muszę wam mówić, znany to bardzo. Ależ tu Mikołaj Bok to skontrował ten ostatni zakręt. No, ale dalej szybciej niż Erkow, mimo a że szopy, taki problem. Szopa jedzie czas. Tak. Ale trochę błędów popełnia. Bo on chyba już tutaj dwuokrążeniowe. Te... Tak jest. Nie. Wydaje mi się, że odpuściłem, że tą flagę w pierwszym sektorze miał Ferrari przypuszczało. Jeżeli się nie mylę, tak. Ferrari przypuszczało. Tak, tam przypuszczenie mamy. Coś też tak... No, oj, anulowany czas Chopin. Niestety wyjechał za szeroko. Ja jeżeli chodzi o Belgię, to nie jechałem tutaj drugiego okrążenia, bo to nie ma sensu ciągnąć. Lepiej zjechać po nowe softy. Tak, 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 to zdecydowanie, no ale w przypadku bodajże Pitchera, no on musiał, bo wcześniej miał nowy czas okrążenia, czy tam, nie, czyli nie pamiętam, czy to Chopin? Chyba, tak, chyba Chopin. Chopin miał wcześniej anulowany czas okrążenia, no i musiał pojechać dalej. No będziemy patrzeć, bo aktualnie, jeżeli mamy lidera klasyfikacji generalnej kierowców z tyłu, to zapowiada się ciekawy Bociek dojeżdża ciekawa przebitka. Do mety 1:45.600. 34,6 brakuje. Jak pisze, że szopę się toju, czy... Tak... O! I... Teraz bardzo... Bardzo teammate go przyblokował. Nie, widziałem to na minimapie, nie widziałem tego kompletnie, bo skupiłem się bardziej na jeszcze czasu. Aktualnie Wicki trzyma dalej pozycję. Liga co moment. Po aktualizacji OBS-a mam duże problemy. Właśnie widzę, że jedna z moich funkcji na klawiszu ten nie działa, więc po prostu świetnie. Nie polecam nowego update'u OBS-a. Niepotrzebny. Dobra, zobaczmy, może znowu, tam... Znowu, że te flagi na prostej... Vexti no, opuszcza. Nie wiem, jak był po prostu przy... Ale to Vexti w boksie opuszcza, nie wiem. Vexti to chyba znowu jakieś problemy. Tak, możliwe. Albo ze sobą, albo z komputerem. Mi pejciak tam jest walka na prostej. Black Swordman przepuszcza. Pojawiły się żółte flagi. Bociek... Powolno. Jarkow bez winga. To jest spinował. No ładnie, ładnie, Jarkow. Oj! Co robi? Co robi? O Boże! On robi Latifiego i prawdopodobnie nie wyjedzie. Ale może komuś przeszkodzić. Ależ spiny. Mimo, że nie ma ghostingu. No musi przepuścić, że... do ustawienia sesji, to mamy wrócił standardowy safety car. Tak, 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 wrócił standardowy safety car, ale uszkodzenia lekkie. Erkow do żużlu się pcha. Dokładnie. Erkow po prostu chciał pokazać, jak umie liftować i... No, chciał dogrzeć opony, a... rozgrzał sobie front winga. Sprawdźmy Mintusa może, bo on miał niezły czas swój poprzedni. Tu się ktoś wbił. W pierwszym sektorze już jeden na piąte. Szybciej. Także jest jakiś tam potencjał, żeby... może przeskoczyć Berla i spróbować kontakt nawiązać z Boćkiem. Ale, no, ale już tu przyblokował. Chyba slowa zjawił. No ten zakręt bardzo łatwo zrypać. No techniczny tor, nie każdy go lubi. Gusby wbił na drugie miejsce. To jest toj Gustów, to jest toj o niskim docisku, większość prosty. Oj, oj, żeby nie zahaczyć o tą tarkę wewnętrzną, bo to się kończy szybko, łatwo spinem. Bardzo mało takich wolnych zakrętów, jest to... No, nie trzeba to jeść po prostu pewnie. Tak. Zobaczmy, jak w sektorze drugim Mientus. 30 poprawa. No, to nawiąże kontakt z Doxem. Ale jeszcze zostaje bardzo ciężka szykana na samym końcu, na której można Lopez wszystko spieprzyć. Nie poprawia. No i zobaczmy. Bus stop. Mocne przyhamowanie. I teraz... Ach, trochę zaboksował, ale 0,2 poprawy jest, jednak Chris Dox nie jest wyprzedzony, zabrakło niewiele. Że się niektórzy chodzą od Weissapena, to
To nie jest No dobra i Arek zaczyna swoje okrążenie szybkie. I jest! Ale to jeszcze 6 minut. Prawie 1/10. I uderzył w niego jego teammate, pitcher, który dostał 5 pozycji kary. Także tu się naprawdę dużo dzieje dziwnych rzeczy w tych kwalifikacjach. Black Swordman aktualnie na pozycji pole. No i nie wiem, czy tutaj ktoś, czy Arek jeszcze zdąży wyjechać. Dopiero jest ściągany do boksu. Minuta 50 mniej więcej okrążenie wyjazdowe, jak nie więcej, bo tutaj ma cały przejazd przez boksy jeszcze. Także no, Arek musi się naprawdę sprzężyć, żeby jeszcze zdążyć zrobić okrążenie. Żółte flagi. Żółte flagi spowodowane Ferrari, tam bodajże Mikołaj Bogdo. Bardzo szeroko, bardzo żeby przypuścić. No i Arek, czy zdąży wyjechać? Jest wypuszczany. Ferrari też Vexiego wyjeżdża i Arek też wyjeżdża. Czas do końca 2 minuty 5 sekund. No, będzie na styk, będzie musiał zapierdzielać, ścinać zakręty. No, Black Swordman aktualnie... Chyba wie, co robi, no, musi walczyć, ma te 5 pozycji. Ale Arek też ma 5 pozycji? A jak ma? A Black Swordman? Nie wiem. Nie no, mówię, że Pitcher dostał 5 pozycji. Nie, Arek dostał. Nie, Pitcher, czekaj. Incydenty. Czekaj, jeśli mówię dyrektor wyścigu. Już też patrzę. Unieważnienie czasu i następnego okrążenia. Desku. Kraja przesunięcia, Arek Gębicki. Okej. Okay. Kolizja z Pitcherem. Tak więc musi walczyć. Kraja przesunięcia, faktycznie. No, niefajna sytuacja. Arek tam stanął na ostatnim zakręcie. Czy on od razu się zaboksował, ale nie zauważył, że jego... No ale w ogóle tam miał 0,7 przewagi nad poprzednim okrążeniem. No, to było naprawdę świetne okrążenie na pole position, ale chyba zauważył, że Black Swordman go pobił i się zdekoncentrował. Jeszcze jedno okrążenie, bo puścił. Tak. On dopiero jest na wyjazdowym. Przestaje pokazywać wyjazdowe Rembecki. Arek Rembecki, nie Rembacy. Rembecki. Okej, okay. Pitcher. Pitcher pisze, Arek, kimkolwiek jesteś, wiesz, że rozjebałeś mi czas na P1. No, Arek też rozjebał ten czas na P1, więc... co ci powiedzieć? Gusby! Skakuje na prowizoryczny pole position, ale przejedźmy okrążenie z Black Swordmanem. Zaraz też Arek rozpocznie swoje okrążenie, ma 15 sekund jeszcze. Czy zdąży? 10, 9, 8, oj, będzie na styk, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jest, rozpoczął, w ostatnich sekundach. No niesamowite, Black Swordman w pierwszym sektorze, 0,07 poprawa, ale tutaj tłok będzie miał na zakręcie, Bear się już wycofuje. No i teraz, żeby mu nie przeszkodziła ta alfa Black Swordmanowi, bo on jedzie szybkie okrążenie. On jedzie okrążenie na pole position, może? Mam 5 pozycji za kolizję z Chris Doxem. Oj! No to się nam posypało. Kto dostał karę? Full test? Tumorm. No za ładnie, on był szósty. Dobra, Black Swordman właśnie dojeżdża do końca drugiego sektora i dogania tą Alfa Romeo. To może być ciekawa dla niego sytuacja. Black Swordman aktualnie... Ale BOOM! 0,4, ale teraz, żeby mu nie przeszkodziła ta alfa Erkowa bodajże! A Arek Gębicki znalazł 0,2 w pierwszym sektorze. To za mało! To na moment obecny za mało, o dużo za mało, on mówił mocno drugi sektor. Erkow, nie przeszkodź Black Swordmanowi! Wyobraź sobie teraz, że Erkow spinuje na ostatnim zakręcie, co to by było? Kto inny wyspinował na ostatniej zakręcie? Black Swordman, nie, no i... Nie się wilka z lasu. Tak. Ale Arek Gębicki prawie 0,7 znalazł. No dobrze, zobaczmy Arkan w takim razie. No walczy, no spadł. Ale ciemne chmury na spa, ciemne chmury na spa. I nad Arkiem. No przykro mi, Black Swordman zmarnował czas na pole position. Klątwa komentatora, dokładnie. No i ostatni zakręt Arka, teraz trochę lepiej wyjdź niż ostatnio. Teraz spokojnie na trzecim biegu wyszedł. I jest czas na pole position! 0,2! Ale no wiadomo, 5 pozycji kary. Także będzie startował z 6 miejsca, a pole position oficjalnie dostaje Gusby. No i...
ale liczy się czas. Ale kwalifikacje. Czyli tak, a jak dostałby oponę? Ależ kwalifikacje. No, były emocje, a myślę, że wyścig będzie jeszcze ciekawszy. Biorąc pod uwagę pozycję lidera klasyfikacji generalnej. No. O, pan proszę, no. Jak dla mnie to EU już, to będą dymy. Może coś 92, kiedy afera tam, ładna. Była. No nic. Mam nadzieję, że nikt nie powskrzymi Lando Norrisa bądź słynnego Antona Huberta. O którym, no... No miał potencjał, ale... No, EU już go pokonało, przez co teraz wprowadzili szerzej bandy i... Why are we going so dark? No dobra. W razie Arek Rembecki, nie Rembicki. Kurde, ja cały czas mówię Rembicki, nie wiem czemu. On się później wkurza na to. No ale się nie dziwię. Tumor 5 pozycji też kar, także będzie startował poza pierwsze dziesiątki. Pitcher jak widać nie dostał kary, nie wiem czemu mi wyświetliło. Może. Dwie alfy obok siebie, tak więc równo jadą. Admin wyzywa. Dlaczego? Może miejsce mogłeś sobie zrobić, a nie cisnąć mnie na wyjazdowi na szybkim. A, bo tumor z doksem się kłóci. Tumor się pyta, doks się pyta tumorma, ile masz IQ? Tumor mówi, co ja miałem niby zrobić? Skąd mam wiedzieć, że spina walisz? Aj. Przepraszam. To szukałem po prostu pomiędzy sobą problemów, jak Schumacher w pewnym czasie, to był pewien słynny deszcz. Po czym tak krążył do garażu. Nie pamiętam do kogo on tam szedł, ale no była afera dosyć mocna. A no, byłem Max Verstappen do Esteban Ocona po Grand Prix Brazylii w 2018 roku. To wiem, czatownik się pojawił na chwilę, ale widzę, że już go nie ma. Tak tylko podkreślając to, że nie to, żebym nie hejtował tą osobę, ale no administracja działa i to widać. Nie na. A my za chwilę zaczynamy okrążenie formacyjne. No i zobaczymy. To nie był chyba mód, to był chyba raczej ban, ale to się wydaje, że... tylko podejrzewam. Mogło być różnie. No nic, już rozpoczynamy od informujące, tak jak potwierdziliśmy, Gusby będzie startować z pole position, Arek z szóstego miejsca. Ciekawe ile kierowców odpadnie w rajdzie okrążenia formującego. Trzeba zaznaczyć cztery pozycje ostatnio na starcie, bo to są... Bo tutaj mi się wydaje, że był potencjał na nich, ale no dwójkę się rozwaliła, dwójkę dostała DSQ. Więc będziemy patrzeć jak się przebijają. Nie ścigają się, bo dobrze mają opony. W ogóle dalej McLaren ma złego skina już. Już powinni go ściągnąć. Sprawiarkę też powinien ściągnąć 1 października się... Tak, ale później pojawił się ten update, także spoko. O, tutaj mamy kibiców full testa. No to... Nie pamiętam o kogo tam chodziło, ale chyba Armia wraca. Tu widzę, że ktoś ewidentnie próbuje prowokować administrację na czacie, ale mu to średnio wychodzi, bo wystarczy wiadomość do Sejbana. No, tak to jest. Sajkowa się nie zadzieje. No to wracając akcji na to, że teraz będziemy mieli koń do okrążenia formy. Trzy ostatnie osoby jadą bardzo daleko. Ja go szanuję, że on nadal ma ambicje. No i sugerowana strategia Medyhardy, no ale to raczej dosyć spodziewane.
w tej grze nie istnieją inne strategie. Wszyscy na medach oprócz dwóch osób, Erkowa i Fulltesta. Patrząc na to, jakie to są osoby, to ja nie sądzę, że to jest dobra strategia. No bo Erkow, bądźmy szczerzy, no i Fulltest, bądźmy też szczerzy. Oj, to nazwita. Roktion, proszę moderować tutaj ten, tak dobrze właśnie, czat. Jak ja był moderowany wcześniej. Fulltest wie, co ja robię. No, Erkow też wie, co ja robię, bo ma dyskwalifikację. Tak, bo podjechał za bardzo. Tu mówię również, czyli no nie jest to jego dzień. I Venku, nie do klasyfikacji generalnej. No Venku daleko. Patrz, jak to go by Karolak nazwał. No i patrzymy. W ogóle okrążenie drugie już jest, nie? By the way. Już się napełniło. O. No i gasną wszystkie światła i ruszamy z wyścigiem o Grand Prix Belgii i TT1, jest to będzie to ciekawe. Start Mercedesa, ale utrzymuj pozycję. Oj, tam już mamy kontakty i wyjazdy szeroko, szeroko. Tam McLaren jakiś stoi bokiem i rozpierdziela półstawki. Ajajaj, co tam się dzieje? Mam flashbacki. SPA-98. Oni na... Co to się podziało? SPA-98, a jest safety car i w dodatku za safety carem już Vexti oberwał jeszcze w dupę od Arka Rembeckiego. Czyli miałem rację, że to jest ciekawy wyścig w Węku. Zobaczmy to na powtórce. To było piękne. A sobie zobaczę. Moment. Wsiu. No i popatrzcie. Jedzie sobie tutaj powoli Vexti i jeb. Takie, no Arek nie ogarnął chyba, że safety car jest na torze. Ale dostał perfidnie. No a generalnie sam start to było SPA 98, ale bez deszczu. No to jest najlepszy start w historii ligi. I w ogóle po takim gigantycznym chaosie nikt nie ma DNF-a. Nie, to jest niesamowite. To jest niesamowite. A jeżeli no Black Swordman rozpoczął. Black Swordman rozpoczął ten Crashmageddon. No i sam najbardziej oberwał, a nie, jeszcze oberwał Berl, który stracił aż 15 pozycji. Nie, to po prostu... No, będą dymy, FIA ma co robić. Arek już 10 sekund kar, także Venku to jest po wyścigu. Zjeżdża, ale nie wiem, czy on ma uszkodzenia winga, czy po prostu po hajdy. Ma uszkodzenia winga. Ma uszkodzenia, tam dużo uszkodzeń będzie, proszę państwa. Erkow też zjeżdża. Tej boksy aktualnie. Po wczorajszym razie wiem, że bolidy spacer... No właśnie, ja też tak uważam, Roktun, że powinniśmy jeździć na tych uszkodzeniach mniejszych, zmniejszonych, bo taka jest rzeczywistość tych bolidów jednak. Są uszkodzenia zmniejszone, ale jeżeli chodzi o wcześniejszego Alonso, to najciekawsza sytuacja jest to, że on dostał stop and go. Tak. Trochę jest zdziwiące, ponieważ... Ale nie, no to jest... Trzyma się kupy, tylko kurwa no... Tylko właśnie nie trzyma się kupy, że nie na wyścigu nie dostał tego informacji, nie no... Najlepsze jest to, że Haas wyprotestował również w prawie Pereza, tylko że Perezowi obeszła się pyma. No właśnie, ja nie wiem. A, no, za to 110 sekund stop and go. Ale w ogóle tam doszło do takiej sytuacji, że stewardzi się o to pokłócili z dyrektorem wyścigu, który właśnie nie chciał dać flagi tak zwanej midball flag, czyli flagi klopsikowej, czarno-pomarańczowej. Tak. No, jest bardzo niekonsekwentne sędziostwo aktualnie. Szczerze, ja się sam zdziwiłem, że Alonso dalej wypuścił, ale jak dla mnie... Nie no, wiesz... ...stawić. Dla mnie bardziej niebezpieczne było to, że z bolidu Alonso po takim przeciążeniu to mogły inne części wypadać niż lusterka. No, sam fakt, że przednie zawieszenie mu przeżyło, to... To jest niesamowite, naprawdę. Te bolidy są zbudowane
Nie wiem. No nie wiem, no, miał zawieszenie własnoki, bo jak Styrowi poszło całe zawieszenie, nie miał nic z tyłu. No. Tak on pojechał dalej, tylko po prostu miał szkodzone. Nie, zmieniło, coś się zmieniło w konstrukcji względem poprzedniej generacji bolidu, bo już któryś raz było tak, że pamiętasz, Ferrari chyba miało tak, że raz biło się centralnie w barierę i było w stanie jechać dalej, nie? No w Singapurze to było najbardziej widać. No, to jest niesamowite. No, zwiększyło się zdecydowanie twardość tych skorup. Gang full testa. Full test mistrzem, no tak, no full test jest na hardach i jest kurde na piątej pozycji, także może się śmiałem z full testowych hardów, ale who is laughing now? Nie? Jeżeli chodzi o zawieszenie, to z tego co pamiętam, to Red Bull z McLarenem zmienili zawieszenie na pół roda z przodu i pół roda z tyłu. Tak. Ale to wytłumaczyć to jest teraz strasznie długo, bo to jest całe zawieszenie się różni kompletnie. Czy stosunkowo pół roda to, że ciągle to, że ten, że puluje, a amortyzator ja po prostu naciskę na amortyzator. Jackson się pyta, weź mi jakoś sensownie wytłumacz, czemu ghostingu nie ma. Właśnie ja widziałem jakiegoś ghosta na starcie, więc ja nie rozumiem do końca, czemu niektórych ghostuje, niektórych nie. Ghost jest przy bardziej niebezpiecznych sytuacjach, przy takich, których jest w stanie dużo się wydarzyć. No tak, no to właśnie... Tak jak na przykład powrót na tor. Ale tutaj była właśnie tak, właśnie tutaj była taka sytuacja, no ale nie rozumiem. A jeżeli ktoś po prostu wypadnie poza tor i wróci, to nie ma ghostingu, co jest najciekawsze. No jeżeli dobra. Jeżeli ktoś stanie na środku toru, także nie ma ghostingu. Beryl znowu w boksie. Wygląda na to, że chyba już zjedzie na tym okrążeniu safety car, bo Arek dogoni ich. No Beryl nie dogoni, ale no Beryl w boksie. On tam wyjechał bez bandy, tylko że poszedł mu geometry. No dokładnie. I bo musiał ze strzyjną kierownicą, będzie na trzeba to kolesie. No, bekowo się jedzie ze skręconą kierownicą w OCA. Bekowo to się jało z wybity z nadwyżonym do greckiej. To był dobry wyścig. Ciekawi mnie teraz sytuacja full testa, jest na hardach. Jest piąty, więc może nie będzie tak źle. Jest tak, że w hasie, tu wszystko może się stać. Wypadnie mu ten kawałek lotki, będzie miał flagę w klopcika i a bo go nie, albo go nie puszczą. Tak jak Mika Schumachera. Haz jest znany z wielu akcji. No i zobaczymy, będzie restart czy nie będzie. No dogania Beryl już. Ich powinien być restart, moim zdaniem. Ale zaraz przekroczymy sektor. Drugi z trzecim, wtedy powinna być informacja o restarcie. Już dogonił Beryl. I czy będzie restart? Przekraczamy sektory. Tak jest! Tak jest, mamy restart. No i... Teraz Gusby będzie kontrolować tempo. Pytanie, czy... Wywoła chaos z tym restartem. No na tym ostatnim zakręcie idzie łatwo zespinować. I pytanie, w którym momencie wciśnie gaz, bo jeśli wciśnie gaz przed tym ostatnim zakrętem, to ja się spodziewam kilku spinów jeszcze przed samym restartem, co może wywołać kolejny samochód bezpieczeństwa, a tego nie chcemy raczej, bo wrócimy ponownie do rzadszych safety carów w lidze. Ciężko hardy dograć przy restarcie. No tak, tak jak na każdym torze, tu akurat na wchodzi chlepowatość toru, dużo cieni. Zobaczmy. Ciężko. Będzie powolny specjalnie restart, jednak powoli restartuje. No nie wiem, czy to jest dobra strategia. Jedziemy, mamy wznowiony wyścig. Verstappen dwa razy tak slajtował wczoraj. Mamy walkę pomiędzy Mikołajem Bokto i Billim. No i żółta flaga. Gusby spada na drugą pozycję. Szopę. Panie, żółta flaga. To ty na mnie spojrzałeś. I mamy niestety Mercedesa węku. Nie jest to jego wyścig. Dziś wyrzekły me imię. I Mercedes węku zajeżdża do Szopy. No. Aż śmiech na to patrzeć. Ale co sobie stworzyli do klasyfikacji? Nie no, co tu się odpierdoliło? Nie, ja nie rozumiem. No i on znowu jedzie bez winga. Full test jest trzeci, rozumiecie to? Full test jest trzeci. Aircoff. Admin pokazał, co umie. Ciężko mi to komentować. I wyjeżdża, ciężko mi to komentować. Ciężko mi to komentować. Naprawdę. Naprawdę, Aircoff, co żeś odjebał? A no to jest ten słynny zakręt, gdzie Stroll wypchnął Latifiego.
Erkow Kryminał. Idzie Hamilton za liściotelem. Full test trzeci jest na hardach. A Wenku broni się twardo przed Williamsem. Nie, ja rozumiem, ale mi też się nie chce pisać, patrząc na to. Just turn into me. Jak to by Russell śmiał powiedzieć. No i wchodzi Mientus do wewnętrznej, no ale Gusby nie ma spoilera. Więc no on to sobie oj, może... Oj, has wyspinał! Boże! Boże, co tu się dzieje? Ja się wycofam. Co tu się dzieje? Mamy kolejny co wysypka. Tu się dzieje w tym wyścigu, proszę państwa? To są takie dymy, ja że... pierdolę. My we dwójkę nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć. Ja nie chcę już tego komentować wyścigu, naprawdę. To jest za dużo. Czy tu będzie czyste okrążenie? Czy możemy poprosić o czyste okrążenie? Mi Peciak w ogóle wyprzedził safety cara, co tu się odpierdala? Dobra, pytanie, patrz, kogo... Patrz, zaraz ktoś się wiebie w safety cara. Jak nic, patrz, Black Swordman. Nie. O, nie, nie. Ale jeżeli chodzi o to, to pewnie skończy się tak, że znowu to... w ogóle czemu Berl jest szósty? Co tu się dzieje? Ja pół stawki w boksie. Kawulok w boksie. No nie, no... No, zobaczmy na powtórce jeszcze raz, co tam się stało. No patrzcie, no... A wcześniej jeszcze ten Erkow, co odjebał, no... Nie, no masakra jakaś. Pitcher królem, pitcher panem. Zawsze będę pitchera fanem. A i tak tylko jeden DNF, to prawda. To mamy kilka obozów panowskich, które tam się robi w tej widzyce. No nie, no full test to czy naprawdę... Czy to wytrę, czy to kobica, nie to picze, błyskawica. No, safety guy to jest ciekawa sytuacja do poczytania czatu. Pitcher. Tak, nie hejtując pitchera, ale tak trochę... Nie no, w sumie to nie była jego wina, ale... Nie była jego wszystko... wina. Ale póki co lider klasyfikacji jest 19, no. No i już dwa z winga wymienią. Arek, który też pokazywał swój talent, 17. Vexti, który był dobry, 16. Gusby, który startował z pol, 15. Admin 18. No, drugi admin 10. Mebiski 17, no. Tumor dopiero 7. Black Sormen, który walczył o pol, jest 5. Odwróciło się to 360 stopni, a safety car dalej stoi. Tak, czeka dopiero na nich za on rouge. Dzisiaj 9.5, a wieczorem świętujemy. W środę pójdę w ślad administracji. Oj, mi Peciak nie jedź za szybko, bo się jeszcze wrypiesz w Bert Mailandera. No i jest kolejka ze safety carem już. Berl dopiero co, przypominam, że na poprzednim safety carze ledwo co dojechał do kolejki safety carowej. I teraz jest szósty, no. Ale się odwróciły. Ludzie piszą, że stream znowu umarł? Tak. Umarł. A nie. Umarł. Nie pokazuje, że działa. Nie, działa. Eros. Przestań z tym. Trollować. Nie, no, nie trolluję, tylko po prostu pyta się. Ma prawo. Wiesz, no, jakby na przykład internet mu wywali albo coś, to może musi jeszcze chwilę wyświetlać, ale tu się nie wyświetla. No to... Na mnie ja tak mam. No. Karulak agresywny. No jeszcze na pewno jedno okrążenie spędzimy z safety carem. O Boże. Ja no widzę, że kolejne osoby zbanowane i to przez Doxa, który jedzie w wyścigu. Co tu się dzieje? Dox co robi? Dox dogania. Dox banuje ludzi na czacie. Kasi w cancel kruty. Czemu zbanowałeś Team Pitchera? Co tu się dzieje? Zakładam, że jak najpierw stworzę kolejne konto, gdzieś on
Będę dalej pisać. Ale nie wiem, czy oni banują, bo to się bardzo śmiesznie czyta na... Jakiegoś Bombela usunąłem. A to jest ten, co pisał te rymowanki. A, no właśnie nie. Dobra, Dogs, dobra, widzę, że zajęty... Ma zajęcie w trakcie safety cara. No dobra, jeszcze jedno okrążenie. Jak się nie ma co się robi, to się kradnie z tego padnie. No, każdemu życie na live. No dobrze, zobaczymy, jak mi peciak w ogóle wystartuje. Może trochę będzie lepiej niż w Wenku. Szczerze nie przypominam sobie, że kiedyś mi peciak był wysoko. Aka prowadząc. No. Technika i kłę. Dokładnie tak, no, dokładnie tak. Administrację może nie umie jeździć, ale pan. Dokładnie. No dobra, i Peciak będzie zaraz pewnie po tym okrążeniu restartować. Zobaczymy, jakie będzie jego podejście, bo moim zdaniem podejście Wenku, że restart po szykanie było beznadziejne. Powinien tupnąć w gaz jeszcze przed szykaną, przejechać dobrze ją. To nie Wenku, tylko ktoś inny akurat był. Tylko no i Wexy dostał kaj podczas tej szykania. Sorry, Gusby restartował. Gusby i tam Bociek walczył z nim i... No co się skończyło? Jak się skończyło? No Boże, po prostu czy pobijemy znowu w tym wyścigu rekord safety carów? Zobaczymy. No Baku się przypomina, bo no tak, tylko że w Baku było tyle DNF-ów, nie? A tutaj no jednak zmniejszone uszkodzenia, no i jest dalej tyle graczy, którzy mogą dymić. Nie wiem, jeżeli dostaniemy order, survive, spa i będziemy wszyscy zadowoleni. No, ja się boję, że będziemy siedzieć do 23. Jeśli tak będziemy, to nie, nawet nie chcę iść na ten... na konferencję. No, ktoś musi, no, niestety. Okay. Jedno pytanie do wszystkich. Czemu jesteście z banami? Czemu nie chcieliście uczestniczyć w warsztatach Bilewa? No właśnie chciałem to zaznaczyć, że wczoraj był trening. Aha, był faktycznie, odbył się. O 19.30 chyba, albo 30. I ile osób uczestniczyło w nim? No chyba z 10 ponad, nie wiem, nie byłem, bo wtedy płaciłem się w 21. Ale no, podobno było ciekawie i mamy safety car na tym okrążeniu. Safety car, wiadomo. No było oczywiście, dzisiaj jest dopiero F. Kierunek to oczywiste. Tylko, że czy pobijemy jakoś safety car, bo... Zobaczymy, tego, czy mi Peciak, jak będzie startować. Było 6 safety carów raz. No i to był chyba bug, bo kurde, powinno być max 5, nie? Niektórzy mówią, że max jest 4 i chyba będzie stać to też na szykanie. Właśnie zaraz zobaczymy, no bo ludzie się boją tu wciskać gaz na tym zakręcie. No i musi teraz wcisnąć, no jedź. Nie dziwię się. Ale trochę opóźnił ten gaz, co no, wyszło. Trochę i trochę to spowodowało chaos tam z tyłu, na tyłach. No, Wenku dopiero wyjeżdża, jako ostatnia osoba. Ale nie widzę jakichś szczególnych dymów T1. To już... Erkow jest wyprzedzany przez Arka. No i tam no był i kontakt Erkow i szeroko. Spada na ostatnią pozycję. Będzie wyprzedzanie Black Swordmana. Znaczy Black Swordman wyprzedza się Boćka. Za Arka, ty puszcza weł już. Już się trochę przestraszy po falach. I popatrzmy na Berla. Tu mamy kanapeczkę. Szopę z tej pozycji na rzecz Gruzbiaka. No i Dog stoi bokiem, w niego no uderzają i... kolejne samochody. I kolejna kolejny. Samochód. No pięknie. Ale nie ma szkody. O i tam kolejny bolid, tylko że Mikołaj Bok to. No, pięknie, no. pięknie, pięknie. I zajeżdża do Xowi drogę. Ale cieszmy się z tego, co mamy, bo nie ma safety. Czy będzie czysty kółko jakieś? Odwróć tabelę. Odwróć tabelę. Mikołaj Bok to na czele. No i tam mamy kolejnego spina. A nie, wybronił się Ber. Czy to Billy leciał bokiem, nie wiem. Widziałem tylko kątem oka. No ja patrzę tak bardziej z tyłu stawki, co tu się dzieje. Mapis jest wyprzedzany przez Mintusa, no i Berl stoi bokiem. No i
Oj, to nie tylko Berg stoi bokiem. Ale Tumor się ratował, a Berg nie czeka. Jezu, Tumor, niebezpieczny powrót na to. I mamy, no. I to jest koniec lidera klasy generalnej kierowcy. No ładnie. I mamy kolejny safety car. Jak ja się cieszę, że ja nie byłem jeszcze komentatorem na Baku. To po prostu widzisz tych kierowców, co stoi bokiem, widzisz na minimapie, że jeszcze jadą, a on i tak wyjeżdża. To... Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, ale no... Chyba trzeba kierowców SSS pouczyć i powrotów na tor. Więc do administracji, którzy trenują, tak, a tworzą treningi, proszę o stworzenie treningu powrotu na tor, bo przyda się to w lidze. No też nie mówię, że nie w lidze B, bo w lidze B też tam był ciekawy. Full test cały czas trzeci. Jezu, musiałem się na chwilę zmontować, bo do mnie tata dzwonił. Ale słucho, to w najciekawszym momencie wyścigu. Tylko zobaczę na powtórce w ogóle tę sytuację, chyba zapisałem. O nie, zapisałem sytuację Doxa. O, Dox też ładnie odwalił. Dwa bolidy uderzone. Chłopca akurat nie miał co tam zrobić, no stary się uciec. No stary się. Dobra, trzeci safety car. Ciekawsza sytuacja grożenie. Jest to, że znowu puścił. Ale mi się wydaje, że będzie krótszy, bo nie zawsze zjechał. No, mówiłem, że to będzie ciekawy wyścig, nie pod takim względem. No, ale widzisz, tutaj po prostu ludzie w ogóle nie patrzą na flagi, nie? Widzą, że jest żółta flaga w tym sektorze, wiadomo w którym miejscu najprawdopodobniej, bo jest tylko jeden zakręt w trzecim sektorze, gdzie tak naprawdę można, no może dwa, no okej, okay, na jeszcze na wrocie, zaczyna na tej szykanie bus stop, ale no kurde, no... Znaczy, tam są się zaznaczyć na to, że nie patrzą ludzie na mnie. Full test, liderem wyścigu. Proszę państwa, mamy to. No to full test będzie restartować stawkę. No, patrząc na full testa, to ja bym się nie zdziwił, jakby jeszcze... Był jeszcze jeden safety car albo dwa, na który mógłby zjechać no, i zmienić na medę. No, full test jeszcze nie zjeżdżał, a te opony jeszcze tak... Nie, to na luzie. On przecież nawet nie skorzystał z tych opon, jak za safety carem cały czas jedą. Bez sensu. Ale dużo strat pozycji. No. I zyskań. Mam taki pomysł, żeby zrobić briefing, Karulak pisze, i po prostu wyjaśnić zasady bezpieczeństwa. To nic nie zdziała w lidze C. Nie briefing, tylko po prostu, po pierwsze, wyjaśnić ludziom, jak działa mini... Po drugie, nauczyć ich bezpiecznych powrotów, bądź uciekania z toru. No ludzie nie ogarniają, ich zasad ścigania. Ale wiesz, powroty powrotami, ale ludzie w ogóle widzą żółtą flagę i kompletnie ignorują to. Cały czas jadą pełnym tempem i myślą, że nie, no wiesz, mogę jechać. Ślepy zakręt? Pff, na pewno tam nie stoi bolid, nie? No i pójdź. Szczerze, ja na Chinach, jak widziałem żółtą flagę, nie odpuszczałem, ale bardziej uważnie patrzyłem na to, co się dzieje na torze, co oddało. Szkoda, że brakuje mi serio w tej grze widoku z helikoptera, nie? W znaczeniu jak helikorsa w Assetto Corsie, czy tam radar, widok radaru, nie wiem jak to nazwać, no jednak... Podejrzewam, że to by trochę wzmocniło, zwiększyło bezpieczeństwo, jeśli chodzi o jazdy koło w koło. No wiadomo, no, ci co chcą się realistycznie ścigać, by tego nie włączali, no ale w takich ligach jak ta, no to na pewno by było skuteczniejsze. Tylko, że to, co się tutaj dzieje, to jest inna sytuacja, po prostu są ślepe zakręty i ludzie na żółtej fladze dają dalej w poheblach i no się kończy jak się kończy. Full test Iceman, dokładnie tak. Zobaczymy, czy będzie restart na tym okrążeniu, nie sądzę. Nie, jeszcze jedno okrążenie, przejedziemy ze safety carem. Stosunkowo tam tylko kawulog jest dalej, to... No, widziałem ciekawsze powroty, tak więc jeszcze może się tu... No, kawulog 17 dopiero. A, jeszcze mamy 12 okrążeń ścigania po najdłuższym. Torze, Jezu, właśnie to jest najgorsze za safety carem, nie? Na takim długim torze, że te okrążenia się dłużą i dłużą za tym safety carem. 12 okrążeń, z czego 10 okrążeń już przejechanych, z czego z tych 10 okrążeń może mieliśmy
połowę okrążenia szybkiego. No właśnie, nie mieliśmy chyba ani jednego czystego okrążenia, jeśli mi się dobrze zdaje. No bo pierwsze okrążenie dymy, potem po sobie... No nie było żadnego, nie było żadnego czystego okrążenia. To jest trzeci safety car. Czyli znowu depresja będzie wchodzić komentatorem. No, trzeba będzie znowu skrót zrobić z okrążeń, kiedy nie ma safety cara na tym torze. Znaczy dzisiaj w sklepie nie byłem. Czy full test liczy na następny safety car? No ja myślę, że tak, no poza tym musiałby... Nie no, już teraz mógłby zjeżdżać po medy, to prawda, ale... No on liczy na safety car, ale... Ale tak... ja myślę, że spokojnie dostanie tego safety cara jeszcze jednego. No coś jeszcze odwali, jeszcze jako, tak nie obrażaj. Tak. Jako wiedzie. No pytanie, czy liczy na... musi liczyć też na to, że będzie czysty trochę tor przez jakiś czas, no to... Żeby wiesz, żeby mógł powyprzedzać w ogóle na tych medach, no bo wszyscy będą na hardach, on będzie na medach. Plus osoby, które zjadą do boksów, no ale zjadą za nim. Arek dostał 5 sekund kary za... No kurde, no. Kolizję. Arek. No i to mnie uświadamia, że kierowcy widzę cenią nawet polowe. Ale wiesz, oni mają tempo, nie? To jest ten problem, bo Arek naprawdę ma dobre tempo i... no, Black Swordman też ma świetne tempo, Pitcher ma dobre tempo, Guzmi ma dobre tempo, ale Racecraft w wykonaniu tych kierowców jest niski, no nawet jeśli możemy powiedzieć tam, że jeden, dwóch kierowców dobrze jadą, to później jak się wpakowują w nieobliczalnych kierowców, którzy mają tempo, ale nie mają Racecrafta, no to się dzieje dużo. Dlatego ja czasami chyba jednak wolę LCC, no bo tam jest jednak większe pole do manewrów, jeśli chodzi o ściganie koło w koło i może popełniać błędy, które nie kończą się końcem ścigania. No. Szczerze miałem plan kupić ACC, ale... ACC jest bardzo fajne, chillerka jest dosyć niezła. Tylko no tam nie jest tempo. Znaczy, jest. Po jakiejś wypowie płacie, to... Jest samochód sztukie. Bezpieczeństwa na tym okrążeniu, zobaczymy. Może ja tym razem się uda nam przejechać pełne okrążenie bez safety car. 7,003 km całe. Vexti tam traci w ogóle pozycję, nie wiem czemu. Co tam się dzieje? Zobaczymy jak full test to wystartuje. Full test jedyna osoba, która nie, w ogóle nie zjechała do boksu. No i nie zabijamy mu. Vexti 5 sekund za ignorowanie żółtej flagi. No co on odwalił, bo on tam z tumormem z pozycją się zamienia, nie wiem. No ale dobra, może zobaczmy, full test. Może mi napisał, że przypuścić, bo jesteśmy... Nie mam pojęcia. Tak czy siak, full test. Tak samą strategię obiera. Ale szeroko. Strasznie. No i rusza. Nie za wiele dobrze, lepiej na dobrze to zrobił. I tu moje ma z tego co widziałem, co rzuciło. Tak kątem oka. I tak straszne ryzykowanie. No już się dzieje z tyłu. Już tam stoi bokiem Mikołaj Bokto. Mapis zyskuje pozycję nad względem Guzmiego, no i bokiem leci, znowu McLaren w T1, dwa McLareny, kanapka z szopem po środku jako szyneczką, no i... Red Bull. Bocik wyhasza Embickiego, Embicki i urwa Lowinga. No i Jarek wstawa na ostatnią pozycję. Full test już ma sekundę przewagi. No i mamy walkę Guzmiego i Mapisa. Tam z tyłu też się napierdzielają. Oj, Mapis leci bokiem. Zobaczymy poleciał. Jak wróci na tor. Nie wracaj. Nie wracaj na tor w taki sposób. Musisz spać na tym miejscu. Jeszcze przepuść. No dobra, przed Arka mi się uda zdążyć. Tumor, walka z Vexteam. No i kolejna żółta flag. Atakę przez to, że wracę. Tak. No jeszcze nic się dużego nie stało. Ależ wyprzedzanie Tumorma. Z problemami. Jak się zapisać do ligi? Napisz do Erkowa. Ale celuj w Ligę B, moim zdaniem, tempem. Jeśli chcesz się pościgać. Nie, no, znaczy, jeżeli trafię do Erkowego, to możesz pościgać w każdy. Chcą na początku na pewno dostać do zero. No i Betoniarz, Mientus, walka z adminem, Chris Doxem, Pitcher, 3 sekundy kary. Billy się powoli zbliża do full testa, tak w ogóle. No, a Betoniarz już odjechał. Tak. I oj, szopę bardzo. Tumor z Guzbim, mocno. Blisko.
Ej, przejechaliśmy jedno okrążenie bez safety cara w końcu. To już jest achievement. To już jest achievement. Ale tutaj guźby, jak chcecie pozycję. Zobacz, Goosby z tumornem do Radeon. To się nie skończy dobrze. Już. A jest. Jednak, dobra, wycofał się tumor. Ale oczywiście się przypominają. Nie pamiętam, kto to był, ale był to pewien Toro Rosso z roku 2019. Nie pamiętam, jak to im bolnie. Ale był to też bardzo podobny wiek. Black Swordman będzie wyprzedzał Chopę. A pół te straci zyskuje, no kontroluje sobie tempo. Tumor na Teraflu piszą. Chopę 3 sekundy kary i tam Chopę właśnie leci bokiem. I Chopę na spinie. Ja. Był blisko tego Alpina, ale no udało mi się. Zobaczmy może Vextiego, bo... no nie, przepraszam, Tumor ma. Tumor właśnie 3 sekundy kary dostał za ten wyjazd. Lekko wyjechał, no i już mamy karę dla niego. Jest bardzo blisko do zbiegu. Tak. Nie będzie PDM-u na PS4. Ja jest wieloplatformowa. Nie powinno być, bo to w sumie zależy od. Ale szeroko znowu Tumor. No, szczerze nie polecę najeżdżać tam na to wewnętrzną. Billy traci do full testa, już ponad sekunda, także wypada z okienka DRS. Kawulok 3 sekundy kary. No, przewidziało mi się, że ktoś leciał bokiem, a tu po prostu wchodził zakręt. Goosby w ogóle zbliżył się do Billy'ego. Tam mamy bokiem Mapisa chyba? Mapis. Okay. Ależ blisko w ogóle ci kierowcy. A, Jębicki zjechał sobie na medy. Tumor jest tylko 30 za Goosbeam. A betonujesz między najciepszym okrężeniem. Mientus tymczasem za pitcherem. O, i tam bokiem poleciał Erkow. No to śmialiśmy się z admina. Poleciał na On Rouge. Słynny zakręt. To jest wszystkich wielu znamy. Niech się cieszy, że nie skończył jak Noise. O. Tumor! Goosby właśnie poleciał bokiem i spada. Ale Vexy go jeszcze. Też wiek. Jeszcze Vexy go łyknął. Ale ma uszkodzenia. No uszkodzenia, i Mapis z Karem. 3 sekund. No, full test sobie radzi nieźle na tym pierwszym miejscu, co? Szczerze, bardziej bym skupił oko na betoniarza. Właśnie też patrzę. Mniej niż sekundę za Mientusem. Bez kar. Tumor już jest w strefie DRS Billy'ego. Także będzie walka o TP2. Ale Billy dogania full testa i coś szybko tam musiał popełnić błąd gdzieś full test. Bo stracił 30 sekundy. To jest sporo. Oj, tutaj wyrzuciło trochę. Jeszcze Black Swordman 30, jest bardzo blisko Doxa. To jest straszny pociąg za Rykowem. Tutaj bolidy 5, bo tam Shopy się wypiera. Nasz bocik za Bokota. Tumorem przebił. Faktycznie. O, ale sznurkuje Mikołaj Bokto. Mamy żółtą flagę, to jest znowu Mapis. Szeroko Shopę. Ale Kup prowadzi pociąg. Mikołaj Bokto jeszcze będzie nurkować w T1. Jest to... Nie będzie udane. Prawie, że daleko nie było. Żółta flaga, tym razem Arek. Billy już z DRS-em na full teście. Erków 3 sekundy kary. Panie sędzie, kończ ten wyścig. Tak samo mówię, jak wczoraj Wetter prowadził. No. Ale Wetter to akurat jest sentyment po prostu. Dokładnie. Zakładam, że każdy chciał, no... To by nie chciał, że taki kierowca jeszcze nie wygrał jeszcze jednego wyścigu. Chopę, Mikołaj Bokto. A Billy strasznie się zbliżył do Kultusa, jeżeli chodzi o czołówkę. Ale faktycznie Erko całą stawkę tam stłoczył. Dobra, zobaczmy walkę w top 3 w takim razie, no bo tu jest niewielka różnica pomiędzy wszystkimi zawodnikami. Full test na bardziej zużytych hardach, no on liczy jednak tu na safety car. No ten... jeszcze będziemy się poczekać. No
teraz jakby był safety car, to on by mógł... Oj, no i to są te zużyte hajdy. To właśnie mógł on wywołać safety cara. Co ten full test teraz robi? Już czeka? Czeka, po prostu... Ale ja przecież mógł jechać poboczem, tu jest szeroko. No mógł, ale... No to tyle. Co chłopakowi zrobić? No nic, no ja właśnie miałem powiedzieć, że full test... Że full test poczeka sobie na safety cara i będzie mógł na softy nawet zjechać, ale no niestety... Się nam chyba maszynista pociągu zaraz zmieni. Chociaż eko w szeroko. Troszeczkę, dokładnie, że ostrzeżenie poszło. Full test już w boksie. Nie, tu dojkuje na pitche, a pitche jest słynny switcheru i od... No i dobra, zobaczmy. A tam pomyłok da ci pozycję, wypchnięty przed chopę. I full. Na jakich oponach wyjedzie full test? Na softach. Na softach? Tak. Billy traci pozycję. No ale Billy nie ma kar, więc to jest dobra sytuacja. I wyjedzie przed mi peciakiem. Jeszcze tu. Kaburo chce ci pozycję na rzecz chopę i chyba jeszcze bocik, co niego się weźmie, chociaż... Pewnie weźmie się, a... I bocik, bocka wyspinował. Bociek boczkiem. Boczkiem sobie stoi. Trochę kawuloka wina było domknął strasznie tą... Full test ma machane żółte flagi, więc mam nadzieję, że będzie wiedział. Jest. No, tam jest jeszcze sporo sekund do odrobienia, ale na tych softach pewnie będzie leciał. Tempem z kosmosu. Vexti jest bardzo blisko Bilego. No i również tam mamy sytuację pomiędzy Black Swordmanem i Nimbusem. Tylko, że no teraz się skupmy w walce o drugie miejsce. Rejos pisze, że to będzie cud, jeśli on na softach dojedzie do końca. Czy ja wiem. Mamy żółtą flagę, to chyba Mikołaj Bokto. Mikołaj Bokto, tak jest. Betoniarz więcej przestrzelił strasznie, no i właśnie o to chodzi i picze. Ale złożył. Tak. Black Sorman wskakuje nam na piąte miejsce. Sprawdźmy Vexty'ego, bo on nieźle zapierdziela za Vexty, za Billim. A Billy bez DRS-u teraz będzie. No i... włączamy no, DRS. Na 11 pozycji, najwięcej pozycji z... właśnie. Pyk, pyk, pyk. Nie zdąży. Nie ma nim to żadnych. Aby jest pek wspomagania boksa i wyjazdu. To jest. Czyli tak jak każda liga. Zobaczmy Chopę, też DRS z Erkowem, który kolejną karę wyłapał. Wychylił się, powiedział jestem, ale no to nic ale nie zdziałało. W końcu nie było. Vexti cały czas się czai. Full test 11 sekund ma do następnego rywala. No i full test pobija Chopę. No ale co, Chopę jest na Chopę. No cóż, ma czyste powietrze. No i Chopę ma 3 sekundy. Full test ma czyste powietrze przed sobą, więc... Chopę patrzy na Ekowa, ale jeszcze jest... No i wypchnął go trochę, psychicznie. Vexti jest bardzo blisko już. Prawie tam się zetknęli spoilerami. A Chopę w tej kręty nic, tylko szukam miejsca, żeby się wypchnąć pod chwilami Ekowa. Jeszcze go nie znajduje. Vexti kontra Billy. Vexti nie dość, że musi wyprzedzić, to jeszcze odrobić musi kary. Chyba bitwy też. O Boże, Vexti ma 8 sekund kart, to nie będzie łatwe zadanie. Chopę trochę niepewnie jedzie, tam był prostą przeciwko. Guzbi tam popełnił lekki błąd, a Dox zjeżdża do boksu. Dox zjeżdża. No 15 okrążeniowe hardy, nie dziwi mnie ten zjazd. Black Swordman już tuż, tuż za Guzbim. 30. No będzie walka, zwłaszcza, że Guzbi oszczędza ERS. Byleby tu nie zostać zarzuconym. No i kurde, to jest najszybszy czas. On już skakuje na 11 pozycję. A no ale Black Swordman nie daje rady. Full test. Zbił się na 11 pozycji, już zbił 3 sekundy do Kawuloka. Nie, szybko, to... szybko odrabia na tych softach. Erkow spada. Żółta flaga, to Mikołaj Bokto na T1.
Erkow spada za Chopę. Erkow spadł, bo Chopę miał DS. A Black Swordman w ogóle, zobacz, mamy betoniarza Mintusa już za Black Swordmanem, który nie może wyprzedzić Guzwiego cały czas. Na Vexi cały czas DRS-ie zabili. Black Swordman wychyla się. To jest 3 sekundy betoniarza, 3 sekundy Guzwiaka. Lekko, i może nawet był kontakt. No i znowu przestrzela zakręt. Mientus na pewno by chciał z tego skorzystać, ale jest trochę za daleko. No i Black Swordman będzie korzystał ze strugi aerodynamicznej. Vexti kolejne 3 sekundy kary. No na pewno daleko spadnie z tymi już 11 sekundami kary. Spójrzmy blisko na dojeździe, ale Mientus też. To za daleko. Ależ tu blisko! No i DRS, czy to coś da? Nie, chyba raczej nie. Full test już tylko 6 sekund za kawulokiem, także szybko, szybko nadrabia. 2 sekundy na okrążeniu. Ależ mamy tu kolejeczkę, kanapeczkę. No i pisze ich powoli goni. Ale zobacz, ile Mientus ma RS-u w porównaniu do tu reszty. Mikołaj Bok to kara. Szczerze to Guzwiek jeszcze ma dużo, ale co tutaj się to będzie działo? Guzwiek wypada ten RS. No oszczędza RS Black Swordman, to widać. No lampka bym się świeci ewidentnie. Ale no nic to nie dało, popełnił tylko błąd i stracił trochę dystansu. Guzby grinduje i po tarce. Do boksu. Ależ świetny manewr wyprzedzania w wykonaniu Black Swordmana. Wykorzystał to, że Guzby pojechał za szeroko, no i teraz będzie mógł swoim tempem Guzby jechać. Guzby tracił trochę docisku przez to, że ma uszkodzonego winga. Orton wycofał, wyszedł. Nie, chodź, nie chodź, tam to jest problem. No i Mientus będzie chciał za Guzbim. Tak, tak. No tak, to wcześniej uszkodził. Jak wyjechał tam, komentowaliśmy to. Tam miał lekkie zdarzenie i no, od tego momentu cały czas z uszkodzeniem jedzie. Tempo jest nieutrzymać. Jest tak niezłe, no nie chcę zjeżdżać. No ale betoniarz tutaj ale lepiej przy zakręcie. Billy w końcu traci pozycję. Daje się. No ale Vexti to ma 11 sekund kar, więc nie wiem, czy to coś zmieni. Arek z najszybszym czasem okrążenia Vexti tymczasem. Aktualnie spadłby, no ale full testowi trochę tempo już zaczęło spadać, bo tylko 5 sekund, ale przed chwilą było 6. W ogóle mamy dziwną sytuację. Ścinanie zakrętów Mientusa. 3 sekundy kary. Pewnie znowu ostatnim szykanem. No i Guzby będzie próbował się odegrać. Nie wiem, czy to wyjdzie. Dwa okrążenia. Ustawy. Tylko dwa okrążenia. Tylko trzy, właśnie. O, ale lepiej wyszedł Guzby. Lepiej wyszedł tutaj Guzby. Jeszcze DRS. No, nie będzie miał czym się bronić. Mientus. O, jeszcze przestrzelił te zakręty. No, ładnie. A Billy cały czas się trzyma za Vexti. No Vexti ma dużo sekund kar. Sprawdźmy, ile Tumor ma. Tumor ma tylko 3 sekundy kary, także to tutaj nic nam nie zmieni. Bo Tumor się oddalił na 5 sekund prawie Vexiemu. Full test 3,5 sekundy za Kawulokiem. Kawulok też ma kary, więc Kawulok ma 3 sekundy kary, więc za chwilę no będzie punkta. No i co z tego, że najszybszy czas okrążenia ma. Jest to niebezpieczny powód kolejny. Ajka. Mientus, kara. Mientus, ściana! Ale Mientus, no Erkow będzie. O, już tam było blisko i Erkow wypada z toru! Ohohoho. No nie spodziewał się tego Erkow. I mamy teraz kanapkę. Ale szczerze wielkie brawa dla Erkowa, że utrzymał to. Zaryzykował się wyjechać w ten dźwięk. Ale uratował i utrzymał to. Molitwę. Uratował to. O wow. Jak tam popierw stałeś już? W ogóle Mikołaj Bok to z kolejnym wypadnięciem z toru.
No, Erkow naprawdę szacun. To podziało się na przedostatnim okrążeniu. No, tu mam bezpiecznie 4,5 sekundy. Black Sorman się zbliża do Bilego. Jeszcze będzie chciał tu zadziałać, oni nie mają kar. Co za Elfu. Black Sorman 12 okrążeniowe hardy. Także jest przewaga w tych oponach względem Bilego. A, Fulde trzyma się Kawoloka. Ma szansę, no, faktycznie, na punkty, ale to są. To jest już blisko. No i mamy znowu Mikołaja Bokto bokiem. Nie wiem, ile musi zejść pozycji aktualnie, żeby... Full test, jedziesz, ale full test tutaj dużo zyska, bo zobacz, przed nim jest kolejka samochodów, a oni wszyscy mają kary. Także no, full test tutaj no walczy, i a... No się zamieniają. No, mamy walkę pomiędzy... Znowu Mikołaj Bokto żółtą flagę wywołuje, tym razem na zjeździe do alei serwisowej. Nie rozumiem naprawdę, po to co jeszcze jedzie. Ściana, jak ona na to zaskoczy. No i Black Sorman. O, mamy walkę Mientusa z Erkowem. Full test tylko sobie obserwuje. On ma softy, on tu ma przewagę opon. On będzie mógł uderzyć w ostatnim okrążeniu. Mikołaj Bokto wycofał się w końcu z sesji w alei serwisowej. No i wypycha. Ależ tam się dzieje, ależ tam się dzieje. Ale zobacz, jaka przewaga prędkości full testa i czy będzie nurkować jeszcze, nie ryzykuje. Ależ znacznie lepiej przejeżdża tutaj tą szykanę. No widać przewaga... Mientus i dostał tam. Dox go uderzył z tyłu. A tu Morum sobie jedzie spokojnie. No Dox, naprawdę niemiłe zachowanie. On też na świeżych softach. Nie wiem, czy czasuje akcji, no. Dox na pewno sfrustrowany, bo ma świeże softy i chciałby tutaj powalczyć. Mamy żółtą flagę. Oj! Aha, bo to... Nie, bo to wyjechał samochód Mikołaja Bokto, bot. Nie wiem, czemu ten bot wyjechał i akurat w takim miejscu niebezpiecznym. Naprawdę. Jeżeli chodzi o walkę z przodu, to Black Swan... Pitcher, walka z Chopin. Koło w koło, tu się skończy źle! No i się skończyło źle dla Pitchera. I mamy walkę Erkowa jeszcze z Mientusem. No i się skończyło źle dla betoniarza. Fulte znowu 11 pozycja, ale on nie ma kar. Betoniarz chyba się zablokował. Tak. Nie jest w stanie, nie, po prostu nie, wyjechał. No. I generalnie lider dojeżdża już powoli. To... O, i tam ktoś z bokiem stał w ogóle. Kto? Rębicki. A, Rębicki, chyba? Rębecki. Mikołaj Bok to w ogóle wyjecha na łetach. No i Tumor przekracza metę, gratulacje, Tumor wygrywa ten wyścig. Drugi z Vexti, póki co drugi. Black Sorman skakuje na drugą miejsce. Trzeci Billy, czwarty Gooseby. Piąty Chopin, szósty Chopin, przepraszam. Pitcher, Jerkow. No, mamy żółte flagi. No i tutaj teraz ta nam wstawka. Jeszcze. Oj! Jerkow! Czyj, kto tam stoi? Kto tam stał bokiem? Nie jestem w stanie zauważyć. Nie wiem, ktoś tam wjechał w ścianę, ale generalnie. Dog skończył 8, 9 full test, 10 Kawulok, Erkow 11, poza punktami, 12 Bociek, 13 Mientus, 14 i Peciak, 15 Mapis, 16 Arek, reszta nieklasyfikowana. To był dziwny wyścig. Dużo dziwnych zdarzeń, dużo by opowiadać. No ale szybko się skończyło, właśnie też Karulak zwrócił uwagę i... Właśnie nie wiem, czemu tak się szybko skończyło. Może mało okrążeń jest jednak przy 50. O, widzisz, się ładne spiny robi. Przed prostą slajtową. No i tyle. Mapis jeszcze musi dojechać. No, pokręcił kółeczka sobie. Banken Olufsen sponsoruje Mapisa.
Dox Kaja 2 sekundy zrobienie pół testa przy Kaja. No, Dox tam przywalił. Stosunkowo może dostać nawet 3. Pull test właśnie już napisał Dox Angry Face. No i wchodzi na podium. W ogóle ciemne chmury nagle się pojawiły. Szkoda, z deszczem byłoby to o wiele ciekawsze. No, nie wiem, czy byśmy wytrzymali psychicznie. Chociaż z deszczem potrafią być wyścigi jednak mniej destruktywne, bo ludzie uważają. No dobra, Tumor pierwszy, Black Sormen drugi. Trzeci Billy, czwarty Gusby, piąty Vexy, szósty Pitcher, siódmy Shope, Dox, Full Test, Kawulok, Erkow, Bociek, Betoniarz, Miętus, Mipeciek, Mapis, Arek Rębecki, Mikołaj Bokto, Vancouver i Krajeś. Tak prezentuje się nam klasyfikacja po tym dzisiejszym wyścigu. No i przejdźmy sobie może już na konferencję. Pierwsze podium. Chłopaki, zgłaszacie tu. Dobra, jesteśmy na konferencji. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę tutaj nie spoilerować. Dzień dobry. Chciałem po pierwsze powiedzieć wszystkim kierowcom, że nie wiem, co wy odpierdalacie. Wiesz co? Nic nie mów. To był ciężki wyścig do oglądania. Trochę mi się baku kojarzyło. No ale dobra, zacznijmy od osoby, która zwyciężyła, czyli Tumorna, którego nie widzę niestety na konferencji, więc nie zapytam się Tumorna nic. No dobra, to Black Swordman, ty nie miałeś kar. Jak zwykle. Dojechałeś drugi. W kwalifikacjach miałeś szansę na pole position, ale... Ten ostatni zakręt. No ale to nie tylko ciebie, bo Arka też pokonał ten ostatni zakręt. No tak, więc... dokładnie. Więc no mogłeś, no tutaj wiele osób skończyło na tym ostatnim. Nie no, już w tej kwalifikacji, ale pierwszy, no prosta startowa, ja lepszy start od kolegi z Mercedesa. Go wyprzedzam, ktoś chyba wjechał mu w dupę, przez co on walnął we mnie i mnie wyspinowało. Padłem na ostatnie. Potem strategia pitstopowa nie wyszła, bo po moim pitstopie jechałem chyba 14, czy jakoś tak. Ktoś tam wyspinował, nie wiem, czy Alfa Tauri, nie pamiętam co to było, że bo idealnie na miejsce bolidu, żeby się wcisnąć. No ale szkoda mi tych, że było tyle safety carów, bo wiedziałem, że mam tempo, żeby wygrać. Przykro mi. No dobra, przejdźmy dalej w takim razie. Na trzecim miejscu mamy Billego. Billy, a tobie jak się to potoczył ten wyścig ten zwariowany? Jak ty tam się odnalazłeś nagle na podium? W sumie sam nie wiem. Nie no, przetrwałem pierwsze okrążenie i później jakoś już z górki było. Jakoś jakimś cudem nagle byłem ósmy, później siódmy, nagle każdy zjechał później do boksu, po tym chyba drugim czy tam trzecim safety carze okazało się, że jestem tam chyba trzeci. No i pewnie skończyłem chyba tam trzeci, ale pewnie bym był drugi, gdyby nie pewien Venti, czy tam Ventyl, chuj wie jak się nazywa, Vexty? Który ma 11... Vexty i Venku. Tak, no... No 11 sekund mam, to no, 11 sekund ma, a walczy ze mną... Jakbym miał złote kalesony wygrać. Ale... Przypominam ci, że wszystkiego się można odwołać, więc nie myśl tak. No ale ja nie mam zamiaru się odwoływać, nie jestem 60. O mnie chodzi, że ja mam prawo się odwołać od kar, bo nie wiesz, w którym momencie je dostałem. Dokładnie. A uwierz, dostałem je naprawdę za głupią rzecz, którą da się usunąć. Dobra, ale to skąd ja mogłem to wiedzieć? Ja patrzę tym 11 sekund. No właśnie, dlatego nie myśl tak z góry. Nie możesz tak z góry myśleć. Ja sobie utrzymywałem mniej więcej te 3 sekundy przed Tumormem, żeby karę zniwelować ewentualną, no ale się okazało, że no, masz 11 sekund, walczysz ze mną. No już wolałem odpuścić, straciłem tempo całkowicie, bo opony też mi siadły. Puściłem ciebie, bo bałem się po prostu. Fajny wynik z ostatniego miejsca, praktycznie startowałem, skończyłem na podium. Szkoda by było, żeby... Chciałem walki z tobą. Chciałem takiej lekkiej. No starałem się w ciebie nie wjechać. A ja przepraszam, ja mam pytanie tak. Do Billiego. Bo tam ktoś tam mi mówi na Discordzie, to prawda, że jak cię wyprzedzałem, to byliśmy blisko. Tam w tym drugim sektorze. No, dosyć blisko byliśmy. No, znaczy ja też ci odpuściłem, bo ja już bez różnicy, czy chciałem skończyć drugi czy trzeci. Tak, to punkty dobre. No. A, no dobra, to tyle. Po prostu nie chciałem się w jakieś walki w ten. Mhm. Wbijać o głupie.
Dobra, przejdźmy do czwartego miejsca. Gusby, jechałeś ten ostatni stint bez jednej lotki. Pewnie byś dostał prawdziwej Formule 1 flagę w klopsika czarno-pomarańczową, ale tutaj pozwolono ci jechać bez niej. No jak ta jazda? W kilku zakrętach widziałem szybkich, miałeś duże problemy z utrzymaniem tempa, no ale udało się jednak dojechać na tym czwartym miejscu. Tak, tak, od początku, no to start miałem taki średni, tak, tam właśnie Black Swordman mnie już prawie łykał, no i właśnie dostałem potem strzała gdzieś tam z tyłu, co, że tak powiem, trochę mi pomogło, bo skraszowało graczy bardziej za mną, więc sobie jechałem spokojnie, no ale safety car, miałem tam słaby ten restart, Chopę tam byliśmy, że tak powiem, na równo jechaliśmy obok siebie i nagle zjechał w lewo, nie wiem czemu i po prostu mnie przygniótł do bandy, przez co straciłem całe przednie skrzydło. No i potem po kolejnym safety carze też udało mi się jakoś odrobić kilka pozycji, jechałem chyba na piątym miejscu czy czwartym. Widziałem, że doganiam chłopaków z przodu, ale trochę za dużo gazu na wyjściu, na tarce po pierwszej tej szykanie, po drugiej prostej i po prostu walnąłem w bandę, no i stwierdziłem, że z pomarańczowym skrzydłem no już lepiej jechać, bo widziałem, że tempo nawet mam takie, żeby utrzymać tą pozycję, więc jakoś po prostu dojechałem. Więc myślę, że byłby win, gdyby nie ten mój błąd, no ale to jak mówię, mój błąd, więc no, jest tam P4. Oglądamy właśnie powtórkę z punktu widzenia Kawoloka startu. No i faktycznie to było SPA 98. No ale mam pytanie jeszcze do Kawuloka później z tego ten, ale to już później, jak sobie wyjaśnimy dalsze miejsca. Dobra, kto był następny? Następny był Vexti. Vexti, no walka cały czas tam o wysokie pozycje, tylko że te kary, no to po prostu masakra, 11 sekund. Może wytłumacz w takim razie, co tam dostajesz za dużo, czego nie powinieneś. Zaczynając dostać od początku, zacznę od samych kwali. W kwalach jak to ja dostałem crasha. Kwale bez crasha to nie kwale. Więc tempo nie miałem. Ostatni czas, bo 14 startowałem. W P1 dostałem spina, pierwszy safety car odrobiłem na P10 bodajże. Na P10, potem tam Mulok uderzył w Erkowa, ja zaraz za nimi się wyspinowałem, znowu zaraz był drugi safety car, na drugim safety carze zjazd na hardy do końca. Kary za co? Pierwszą trójkę dostałem za ostrzeżenia, to dostałem dwa ostrzeżenia, do dwóch ostrzeżeń się przyznam, że to był mój błąd totalnie, bo chciałem. Trzecie ostrzeżenie, za które dostałem kary, to było podczas safety cara. Po prostu 3-4 bolidy stanęły na środku toru, ja wyjechałem za tor, żeby je ominąć. Dostałem za to trzecie ostrzeżenie, co skutkowało pierwszym trójką. Później w trakcie wyścigu, to było gdzieś chwilę po połowie, dostałem 5 sekund kary za... W trakcie restartu po drugim, po trzecim safety carze. Jezus, jak się nazywa zwycięstwa? Tumorm, jakoś tak? Tumorm. Jechałem czwarty, Tumor jechał piąty podczas restartu, Tumor mnie wyprzedził, po czym wyhamował i spadł za mnie, a gra kazała mi oddać pozycję i za to dostałem 5 sekund kary, więc od tego się jak najbardziej będę próbować odwołać, jeżeli się uda, no to na P4 wskoczę. No i kolejną trójkę już dostałem za też z własnej winy. Więc do jednej trójki na pewno się przyznam, że to było z mojej winy, do drugiej nie jestem skory się przyznać, no bo... Dostałem to za to, że uniknąłem zderzenia z czterema bolidami stojącymi na środku toru. No i tak samo ta piątka, więc tak naprawdę przy dobrych wiatrach zostanie mi tylko 3 sekundy kary, a przy gorszych to 6 sekund i skończę czwarty. Okej. Okay. Ale w końcu wyścig się udał i się odbiłem po nieudanych ostatnich. Teraz przechodzimy do miejsca szóstego. Pitcher, dużo fanów na streamie, ale chyba spodziewali się jednak wyższej pozycji. No to ogólnie wyścig fajny, tylko no na początek to ten rozpierdol to był dramat, cudem to jakoś ominąłem w ogóle i to na P4 się znalazłem. No tam dużo chleba z Mientusem było, fajne ściganie, tam z Chopę też, ale tak delikatnie się prygnęliśmy, no i poleciałem trochę na bok. No gdyby nie te safety cary, to byłoby spoko, ale no nie, pół wyścigu za safety carem, no to nuda w chuj. No tak to było spoko. Okej.
Idziemy dalej. Miejsce siódme. Chopin, opisuj. Witam. Co tu opisywać? Nie wiem, czy na streamie wszystko było widać, ale wyścig generalnie był tragiczny. Mówiłem chłopakom na tym radio, że nie wiem, nie poznaję tej ligi, bo dzisiaj to było gorzej niż Open Lobby. To, jakie były karambole na torze, to jak Gusby postanowił mnie wyeliminować z wyścigu. Na szczęście mu się to nie udało. Nie wiem chłopaki, co mam powiedzieć, bo naprawdę uważałem, że fajna ta liga jest, fajnie się ścigamy. Okej, czasem dochodzi do jakichś DNF-ów, ale to, co dzisiaj było na torze, to był po prostu dramat, tak? No wyścig zepsuty, tak? Po tym jak Black Swordman przed moim nosem spinował faktycznie w T1, była szansa na co najmniej podium. Tempo też chyba nie było najgorsze, co tabele później na koniec wyścigu pokazywały. A skończyło się jak się skończyło, P7, dużo kar. Jeszcze jakieś lagi doszły mi po drodze w grze, ale to graficzne, nie internetowe, także no było trochę problemów. Dziękuję Pitcherowi za fajną walkę, przynajmniej tyle miałem z tego wyścigu dzisiaj. Chyba jeszcze fajna walka była z tym Zerkowem. No i tyle, no Gusbiego fajnie się wyprzedzało na tej jeden po neutralizacji, ale niestety wyprzedzanie uznaje się za pozytywnie zakończone, kiedy jesteś przed bolidem i jedziesz dalej, a nie kiedy lądujesz w ścianie. Szkoda. Bo można było fajnie odjechać Wękowi, tym bardziej, że dzisiaj nie dojechał do mety. Okay. No dobra, idziemy do Doxa, który zjechał 5 okrążeń przed metą na softy, więc nadrabiał tam tempo, ale Dox, nie jesteś czysty w tym wyścigu. Chociażby sytuacja z full testem, tam w ostatnim zakręcie lekko go zahaczyłeś i go wyprzedziłeś, także no nie wiem. Powiem ci tak, jakby miałbym ci opowiedzieć cały dzisiejszy wyścig, to byśmy tutaj posiedzieli chyba z godzinę. Już długo i tak siedzimy. Zacznijmy od tego, że zostałem 3 razy poważnie zazłomowany, co raz było widać, nawet już na samym starcie udało mi się jakimś cudem przejechać ten pierwszy zakręt. Mówię, o kurwa, coś łatwo poszło, nie? A potem widzę, że torpeda z lewej strony, jakiś Williams mnie wpisał w bandę, także musiałem cofać po kolejnym restarcie. Kraje się zawinął Rogala przede mną, a jakiś Red Bull jeszcze mnie dobił, więc też musiałem zawracać i chyba trzeci raz to było w walce z Mapisem, no to powiedzmy walka taka o pozycję, więc w miarę okej, okay, to bym jeszcze w miarę zrozumiał, no ale te dwa pierwsze dzwony, no to jest naprawdę już myślałem. Ja z tobą kolizję miałem? Kto? Mapis. No, na którymś restarcie, w którejś szykanie się wyprzedzaliśmy, ty skontrowałeś i mnie zawinęło. No, to mniejsza o to. Co? Serio? Bo, no, może desynchro miałeś, nie wiem, ale... No, nie wiem, to raczej tak, bo ja w ogóle nie pamiętam, że ktoś był obok mnie, w sensie ty szczególnie, nie? No, po tej długiej prostej byliśmy, zaraz na samym początku wyścigu jakoś, w którymś restarcie. Nie wiem, tak jakby się on po prostu ten, zobaczy z chęcią. Ale dobra, no, nie, wierzę ci. I ten... Co miałem jeszcze mówić? No co do full testa, to faktycznie troszeczkę już wtedy mi chyba opony zaczęły siadać, także spoko, jeżeli uznacie, że to zasługuje tam, nie wiem, 2 sekundy. Nawet chciałem ci oddać tą pozycję, tylko no też nie chciałem, żeby nam obu wtedy ten kawulak uciekł za bac, no bo już by nam wyskoczył z kary, także także próbowałem jakoś te straty minimalizować, no i co, już myślałem, że po tych dwóch ostatnich, czy tam nawet trzech wyścigach, że coś tej ligi będzie, a tu znowu flashbacki z Azerbejdżanu wróciły, no i co, mimo całkiem dobrej pozycji w kwalach, bo 10 miejsce, jak na moje wyniki czasowe, to całkiem spoko, no to potem było złomowanie i nic poza złomowanie, niestety. Dobra, idziemy dalej. Full test, no niezłe tempo, tam dogoniałeś Kawuloka 3 sekundy na okrążeniu, udało ci finalnie go wyprzedzić, no i się znalazłeś na 9 pozycji, pewnie lekki niedosyt czujesz, nie? Tak, dobrze to miałeś, witam, no, dziękuję. Pierwszy, no byłeś pierwszy przez chwilę. No byłem, ale nie ukrywam, że ten ostatni safety car mi trochę zniszczył cały plan, no bo no, miałem dobrą pozycję. Jeszcze, nie? No i dlatego ja nie zjechałem, bo widziałem, że za mną dwóch kierowców zjechało i się pojawił Billy. Wiedziałem, że on już wcześniej pitował, więc to było risky, no i podjąłem ryzyko i się nie udało tym razem. No zwłaszcza, że zjechałeś spina
przed zjazdem. Tak, no i to już pisałem na czacie, że Lapse dużo pojechałem, no bo chciałem już na softy dojeżdżać, bo wiedziałem, że jest tam taka granica, że na softy mogę dojechać do końca wyścigu. No i chciałem przedłużyć o ten jeszcze jeden, dwa lapy, no i niestety nie skupiłem się i trochę za dużo gazu dodałem, gdzie zazwyczaj odpuszczałem gaz, no to dodałem, nie wiem czemu. No może dlatego, że już miałeś blisko na swoich plecach resztę. Nie, jakoś mnie, ja tak bym stracił pozycję, inaczej, ja bym raczej, jak byłem pierwszy, miałem Billy'ego za sobą, który już miał, był po picie, już nie obstawiałem, że wygram wyścig, a raczej myślałem o top 5. To przecież to tak. Więc zdziwiło mnie, że miałem takie dobre tempo na softach. Znaczy to też wynikało z tego, że pozostali mieli zużyte opony. No, więc to na softach, no po prostu pod koniec doks, jak już każdy zauważył, z komentatorów słyszałem, no to trochę mnie obróciło. I tyle, no, co mogę powiedzieć. Zadowolony jestem z wyścigu. Na pewno. W końcu dojechałem w lidze C. I survived Liga C. Dobra, no i idziemy dalej. 10. ostatnie punktowane miejsce, Kawulok. Kawulok, w takim razie zapytam się co do tej powtórki pięknej z tyłu. Ten. Czemu nie używasz wirtualnego lusterka? Kuźwa mać. Przez to właśnie później jest tyle wypadków w tej lidze. Powinien być obowiązek wirtualnego lusterka, nie żeby coś. Erko off. Dzięki. Znaczy, siema. Nie wiem co, bo nie wiem po co mi to lusterko. No bo cały czas tak... skaczesz na widok z tyłu i później są jaja. Ale kurwa, to nie jest związane z tym, żeby ja patrzę. Ja mam kurwa. Jezu, ja muszę to wytłumaczyć w końcu, bo to już kiedyś było poruszane. Ale ja, jak wiecie, gram w taką pedalską grę na wersji Overwatch i grałem ją na konsoli przez długi czas, jest podwójne spierdolenie. Ja, grając na padzie, miałem wyrobiony nawyk, że klikałem, naciskałem gałkę, albo ją pociągałem w dół i w sensie robiłem to już mimowolnie, bo w czasie mi się wyrobił taki nawyk. Padziarz! No, najgorzej. No i się wyrobił nawyk i mi się to przyniosło na inne gry. Ja mam we wszystkich grach wyścigowych, ja patrzę do tyłu cały czas. Albo zmieniam kamery, to mam w Fordzie za to, cały czas kamery zmieniam. No i jak no i, wyścig sam? Nic nie zrobisz. No to... Ja miałem najlepszą taktyką na kwale, było jebięcie desku i to zrobiłem i wystartowałem 5 sekund za każdym i był bardzo dobry powód, dlaczego to zrobiłem. I to był pierwszy restart, drugiego nie mam, gdzie wyspinował Alfa Tauri, ale tam nie wiem, czy ktoś to będzie zgłaszał, ale no przyhamowałem, ponieważ nie wiedziałem, bo nie chciałem znowu kogoś przyrżnąć. Jak w kinach, więc po prostu przyhamowałem lekko i żeby wcisnąć się w lukę, więc i potem wiem, że dostałem strzała w tył, więc sorry, jak tam coś zrobiłem. Ale no, nie uważam, że to jest moja wina. Ale jechałeś się w miarę okej, okay. Ja miałem tą samą strategię co Billy i nawet bardzo podobne setupy, więc tak naprawdę gdyby nas nie rozdzielić jakimiś komplikacjami, to byśmy skończyli w podobnych miejscach, tylko niestety w pewnym momencie Mapis zaczął walczyć z Doxem i go wyspinowało, ja nie miałem jak tego uniknąć, że zablokowałem koła, w niego uderzyłem. Zjechałem do pitu po nowe skrzydło, gra uznała, że nie potrzebuje, bo zapomniałem, że ta gra jest zjebana i ma ustawione na auto. Więc musiałem jeszcze raz potem zjechać, bo miałem rozjebane skrzydło, więc dwa pit stopy zaliczyłem. No i tak jechałem. Ja nie walczyłem z nikim, bo to nie miało zwyczajnie sensu. Po prostu wystarczyło dojechać, bo wiedziałem, że reszta się rozwali. To były bardziej uniki tego, co się działo, a kilka było naprawdę blisko, których nie mam nagranych. Tam, gdzie Erkowa wywaliło, nie wiem, ta Alfa była pancerna, a Erkowa, nie wiem, jak ona to wytrzymała, to uderzenie w ścianę, ale... No dobra. Szkoda tego, bo można było na pewno lepiej to skończyć. No ale ważne są punkty na mój ostatni wyścig, ponieważ zadecydowałem przed włączeniem się do ligi, że daję tej grze 10 godzin, żeby spełniła moje bardzo niskie wymagania, jakie mam do tej gry. Miałem praktycznie zerowe. I się jeszcze zawiodłem i to niesamowicie, więc uznałem, że nie będę kontynuował. Nie chcę mieć nawet triali, zakładać nowy kod. Codemasters ze studia, które jako dzieciak szanowałem, ponieważ grałem w Colina 02, 04, potem w Derty, w Gridy. Stała się grą, którą stało się studią, do którego nawet mi się nie chce zakładać kurwa konta, żeby zagrać za 4 zł na 10 godzin, więc mam... Serdecznie dość, nie chce mi się grać, ale jak
będę potrzebny do pomocy przy lidze przy sędziowaniu czy coś, to chętnie mogę i pomogę. No i dziękuję za te 4 wyścigi. Nie były, były one ciekawe. Nie były ciekawym przeżyciem. Mam nadzieję, że wam starszy psychy i zaparcie, żeby grać w to gówno. A ja dziękuję za te 4 wyścigi i spadam. Okej, przejdziemy dalej. Erkow, gdyby nie te kary, byłoby P8, ale nabiłeś 1 000 000 kar i jest P11 pechowe. Opowiedz może, jak wyglądał wyścig z twojej perspektywy. Nie, no gdyby, no... Gdyby mnie tu mod mnie dozjebał, no to by było dużo lepiej. Niż to właśnie... No cóż, tu mamy dużo osób, które zarzucają Tumormowi. No nie, no ja tam dawałem na tym, na padoku, jak to wyglądało właśnie z mojej perspektywy, no nie wiem, no najpierw wyprzedza poza torem, a potem we mnie wjeżdża po prostu. Zaciera rączki. No nie wiem, no ale... No cóż, no ja oczywiście, ja to zgłoszę, tego nie będę oceniać oczywiście, no wiadomo, że no to chyba było słabo, jakbym sam oceniał ten incydent, dam oczywiście Jakubowi do oceny. No i co? No jeżeli chodzi o wyścig, no to ja powiem tak, no takiego rozpierdolu na pierwszym okrążeniu, to ja nie jechałem w żadnym takim wyścigu jeszcze, po prostu... Nie wiem, no dramat, też rzucałem na padok. Jak to wyglądało, no po prostu, no nie wiem jak to skomentować nawet. No i co? Urwane skrzydło, no mimo tego, że sobie urwałem skrzydło, to się przebiję na 5. miejsce ogólnie. Także to jest cała, no to jest najlepsza miara tego, co się tam odpierdalało. No natomiast co dalej? Dalej tam jeden błąd. Spin na tym na Redionie. No i potem po tym właśnie spinie walka z Mientusem Kowulokiem, no to wcześniej z Shopem, no to fajna walka ogólnie. W ogóle w porównaniu do tej pierwszej części, druga była bardzo fajna, jeżeli chodzi o jazdę. No, co no, na pewno nie pomagało to, że byłem na tak zużytych kartach, że ja skończyłem w ogóle na 80% zużycia miałem na koniec. I dlatego ogólnie tak wolno jechałem. Dlatego tam full test pomimo spina mnie dogonił nawet na torze. Także no, tempo było tragiczne, natomiast mogę powiedzieć, że jestem z siebie bardzo zadowolony, że ja dojechałem w takich, no, że ja dojechałem w takich warunkach do mety w ogóle. No, że P11, no cóż, no, szkoda, natomiast no, i tak jestem zadowolony, że udało mi się dojechać nawet na tych 80% na te, patrząc na to, jak jeszcze wkurwiony byłem na to, co się wydarzyło wcześniej, no to dobrze, że chociaż dojechałem, tyle mogę powiedzieć. Serio, będziemy na tej konfie siedzieć do 23, mamy bardzo dużo ludzi w ogóle dziś na konfie. Bociek, pozycja 12, byłeś bardzo wysoko, no ale tam na restarcie wbiłeś się w ścianę. Opowiedz coś. Czekaj, co? W ścianę? To nie, ja widziałem jakąś Alfa Tauri na drugim restarcie, to może mi się strzelić. Nie, krótko skomentuję. Kwale okej, okay, jak na siebie. Nikt w miarę zadowolony, wyścig. Mech. Start 2-10, potem slalom gigant pomiędzy bolidami. Czemu by nie? Niepotrzebny kontakt na T7 chyba z Kowulokiem, jak po wewnętrznej tam leciałem, mnie obróciło. No i potem już do końca praktycznie wycieczka krajoznawcza. Bez kar dojechane, Resident Sleeper. Mech. Koniec. Okej. Później mamy Mientusa, który no walczył dużo, dużo w tym wyścigu, ale finalnie 13. pozycja. No, wyścig i siema w ogóle. Nie jestem w sumie zły, bo jedyna rzecz, na którą nie miałem wpływu, to to, że dostałem strzała z bolidu na początku wyścigu, ale to się nawet nie wkurwiłem, bo to się zawsze dzieje. A przez resztę wyścigu
No szkoda tych kar trochę. Tych 9 sekund na co z mojej winy. My w tym dohamowaniu na tą ostatnią szykany, tam jest jakieś nierówno jest. I mi się bardzo często działo tak, że jakbym tam podskakiwał, mi się koła blokowały. Dlatego tak ścinałem ten zakręt i dostawałem te kary. Ogólnie to w chuj dużo chleba było. Takich manewrów dziwnych. 3 razy ominąłem kogoś w ostatnim momencie i nie rozwaliłem się. No, szkoda tylko tych moich błędów. Myślę, żebym mógł być wysoko. No, jakbym jeszcze z tej strategii jakiejś pojebanej nie miał. Ciężko było trafić z strategią. Mi Peciak, pozycja 14. Jechałeś na softach, zabrakło niewiele do Mintusa. No, jak u ciebie tym McLarenem jazda? No, tam była kolizja, nie? No, znaczy tak, ale to jest zajebiste. Początek wyścigu był zajebisty. Aż do pewnego momentu, w którym mi się coś w mózgu zostawiło. No i wyspinowałem, jeszcze skrzydło urwałem. I właśnie teraz dochodzimy do największego kurestwa w tej grze. Dlaczego to jasnego chuja jest tylko jeden komplet tych jebanych metów? No to pierdolony wyścig. Plus jeden. No, to jest. I dlatego musiałem normalnie z tymi softami kombinować. Ale przecież mogłeś na mety wrócić. Tak, ale byłyby zużyte. Ja te mety, jak ja miałem już... Ja nie wiem, jaka tam u ciebie sytuacja była, ale generalnie to... No ja to na metach startowałem. No na metach startowałem. No, ja też. I chłopakom mówiłem, że jak 15 kółko było, były safety car, to na medy wracam, bo po jednym kółku to te medy są nowe. No. Ale pojechałem do końca. No dobra, jeszcze mamy mapisa. Mapis, ładne bączury na koniec. Jak ty wytrzymałeś w ogóle te 20 kółek na tych hardach? Jak ja wytrzymałem 20 kółek na tych hardach? A szczerze w pojęci? A że jechałem się bardzo przyjemnie na tych kardach. No, nie wiem. Jakieś 11 okrążeniowych. Nie, dla mnie było zajebiście. Ja tam 70% miałem na linii. Ja ogólnie miałbym jeszcze mniej tego zużycia, gdyby nie to, że ja to będzie mój pierwszy sezon w ogóle bez kontroli trakcji i innych gówno wspomagań. No i stąd ta słaba forma, bo myślę, że gdybym tam sobie jechał z tymi asystami, to dojechałbym sobie z czwartym, bo jak już tam miałem wtedy, co prawie za full testem byłem, to już bym tak raczej jechał do końca, też na tych hardach. No, bo tak, a tak stwierdziłem, że kurde, i tak pewnie tak czy siak gdzieś zespinuję, bo jeszcze tego nie ogarniam, tam jest czarna magia. Jeszcze tym bardziej, że mówili, że w tej odsłonie też w ogóle. No to stwierdziłem, dobra, walić, jadę na tych hardach do końca, może się uda coś tam ugrać. No, ugrać się nie udało, ale chociaż tam jakieś doświadczenie, jak się iść na tych zużytych oponach i nie. To tyle. Startów też nie umiem, start to jest w ogóle jakaś porażka. No i to tyle. Ale się cieszę, że chociaż przez chwilę tego wyścigu dzięki 200 IQ Placeach byłem trzeci. Nie wiem, dziwny start miałem, bo po te jeden były te wypadki, potem no i w zasadzie musiałem wyjechać na pobocze i uciekając przed kolejnym wypadkiem na poboczu się wpieprzyłem w kogoś, nie wiem zupełnie w kogo i kolejny karambol zrobiłem, no i przypał. Mam nadzieję, że ktoś ma z tego onboard. Jak przepraszam tych wszystkich, co tam potem ten. 16 to chyba miejsce. Tyle. Arek, co tam się stało? Było tak dobrze w quali, no poza wiadomo tym spinem. Ale... O, już jestem ja? Możesz powtórzyć? Co się stało? No dobra, no co, no. Pozytywne rzeczy. Teoretyczne pole position, tylko 5 miejsc do tyłu za kolizję z pitcherem, no moja wina i z góry przepraszam, już tam na czas ją opisałem. Swojego No dokładnie, nie zauważyłem, że nadjeżdża za mną, więc mówię sorry. Co tu jeszcze? No start, no 6 tam przez chwilę byłem 3, ale potem wpadłem na McLarena i... No i koniec wyścigu był dla mnie, nie? Tak naprawdę. Okej, Mikołaja nie widzę, więc przejdźmy do Wenku, DNF. Tak. Kwale, moja wina, ale w wyścigu
czuję szczerze się najbardziej pokrzywdzony ze wszystkich osób, które tu jechały, bo nie miałem żadnego spina, czułem, że wyścigłbym to wszystko odrobił sobie. No tam pierwszy law, to wiem, że tam skrzydło lekko miałem uwalone, ale wolałem zjechać. Później znowuż po restarcie był tam rozpierdziel po T1. Widziałem, ktoś tam przede mną zahamował, też zahamowałem, no Erkow już nie zdążył i odbiłem się od bandy. A później to już mogę podziękować tylko kierowcy Williamsa, który zamiast zjechać poza tor i się jakoś obróci czy coś, to się postanowił na środku kręcić. Okay. No to wszystkich mamy już. Dzięki wielkie za oglądanie. Jutro Liga B, pojutrze Liga A. Do zobaczenia. Hej.